Przechodzimy do palet drewnianych. Zaczęło się od tego, że zrobiłam sobie jakieś takie palety z pudełek po cygarach. W tej chwili robię sobie też jeszcze jedną taką, żeby móc ją także brać ze sobą na, w plener po prostu i żeby, no, tutaj będzie coś tam, a tutaj będzie też coś tam. Bardzo fajna sprawa, bo to są dosyć lekkie są takie palety i można je sobie na statywie bardzo ładnie zainstalować. Natomiast ta tutaj paleta pod spodem jest typowo studyjną paletą pracownianą. Składa się z dwóch takich palet, czyli jedna na drugiej po prostu sobie spoczywa, tak? Dlaczego dwie? Kochani, jak się maluje i w tym fryworze walki nagle brakuje wam jakiegoś koloru, to trzeba potem gdzieś tam szukać, odnajdywać, coś tam. A jeżeli macie taką drugą, która zawiera mniej więcej te kolory, których używacie najczęściej, no to wtedy sprawa rozwiązana. Nie trzeba się tam grzebać w tych wszystkich po szufladach i szukać. Tak, koloru, bo czas płynie też szybko. Ta paleta jest w tej chwili przed porządkowaniem i prawdopodobnie zostanie troszeczkę wyparta przez paletę, którą w tej chwili zakupiłam, aby móc malować jednak na większych formatach, bo rozumiecie, taki pędzel do takiego korytka, no, nie bardzo. No i mamy na przykład taki pędzel w zderzeniu z takim korytkiem. Dlatego teraz przechodzę do większych dystrybutorów akwareli. Oczy też nie te, także rezygnuję w ogóle z tych tak zwanych półkostek, tak? No, także zbudowane oczywiście własnymi ręcyma i palicami. Tutaj jest sklejka, tutaj jest, tu są patyczki do jakichś takich szaszłyków czy czegoś tam w sklepie. Jest zabezpieczona woskiem pszczelim, także tak szybko nie butwieje, ale trzeba ją czasami konserwować. No i to by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o palety drewniane. No chyba tak. Bardzo przyzwoity zestaw palet porcelanowych do pracy z akwarelą w studio oczywiście. I teraz te pompony weźmiemy. Tylko to jest paleta i to. To jest właściwie taka paleta, którą używam bardziej do tuszu, żeby sobie, no. Natomiast reszta to oczywiście talerzyki. I to się bardzo, bardzo dobrze sprawdza. No cóż, to dużo mówić. To jest bardzo fajne jeszcze z tą paletą tutaj, że można sobie odłożyć pędzel, tak? No, można też poskro. No, bardzo fajna paleta, bardzo ją lubię. Można namiąchać dużej ilości koloru. Teraz to jest paleta, którą otrzymałam kiedyś na urodziny. Jest bardzo taka kochana, malusieńka. Też ją można ze sobą wszędzie zabrać. Ma wszystko, co potrzeba, także trochę miejsca do mięszania farb. Tak, taki aerofłocik. I też można ją tutaj, nie wiem jak to było, to chyba... Aha, bo to z tej strony, dobrze, z tej strony najlepiej, tak? Właśnie tu. Tu ma wodę. Przepraszam.
Tutaj ma drugi taki, o, nie widzę, bo nie mam okularów, staruszka. To ma nawet takie miejsce, że możecie sobie to tymi moimi palicami, kurczę, zreumatyzowanymi. No, można sobie nawet ją tak trzymać, tak, jeżeli ktoś by chciał. Czasami ze mną wyjeżdża w podróż, gdy tam lecę sobie samolotem, to wtedy jakoś mija ten czas. No właśnie, o. Dobra. Ale tak między nami, to jest to gadżet. Wolę zdecydowanie palety, które są dużo łatwiej dostępne, czyli po prostu otwierasz i malujesz. Czyli pomimo, że ta jest większa, to jednak spełnia dużo lepiej te warunki palety. Otwierasz, napełniasz wodą, oczywiście wyciągam te, tak, już pokazywałam. I nie ma tego całego tutaj Transformers, tak, ale jest przekochana, no i wiadomo, jeżeli się coś dostaje na urodziny, to no, tak. Teraz, proszę Państwa, palety, które najbardziej lubię. Są to włoskie produkcje palety sprzedawane pod różnymi nazwami. Na przykład ta jest pod taką nazwą, tak? Ale widać, że to jest ten sam producent. W przypadku każdej z tych to chyba jest naprawdę to samo. Te palety to jest po prostu sama przyjemność używania. I teraz... A ten klik. Proszę Państwa, tutaj po mieszaniu farb to się po prostu wymywa do czysta. Nie ma z tym problemu. Co jest super sprawą w przypadku tych palet, to jest właśnie ten system tutaj. Nie wiem, czy mi się to teraz to odklei. Nie. To rozwiązanie po prostu nie ma sobie równych, dlatego że jest bardzo proste, a jednocześnie skuteczne. To, co jest wyjątkowego na temat tych palet, to to, że mają, są bardzo solidne. Naprawdę. Taki, no super. Super solidne. Mają to kółeczko tutaj. Ja tego nigdy nie używam, bo boję się, że mi palec jakoś tam może coś się z nim stać. A tutaj dłutem. I to rozwiązanie, które, na które wpadli Italieńcy, chyba oni sami na to wpadli, są takie po prostu dwie rynienki, które ściska się, tak, i one po prostu wychodzą i bardzo fajnie blokują, trzymają kostki w jednej pozycji. I nie chcę tutaj, nie chcę, ale muszę porównać, że to wyrywa włosy. Tutaj pędzel po prostu czuje się swobodnie. I wszystko na ten temat. Ta paleta nazywa się jak się nazywa, ale te tutaj też na licencji, wydaje mi się, o, jak się nazywają. No trudno, tak się nazywają, jak się nazywają. Też ma swoją jakąś tam historię, dlaczego się tak nazywają. Słuchajcie, w ogóle, żeby wpaść na coś takiego, nie? Że tutaj taka blokada o takim czymś. Też super się otwiera. Aha, no ja taki nie chluj, ja nie, rzadko kiedy myję palety, dlatego że to jest kolor po prostu.
I to, co jest super na temat tych palet, to, że nie ma jakichś tam shadows, po prostu nie zostawia jakichś tam odbarwień. No może tak troszeczkę, ale nie aż tak dużo. Teraz tutaj widzicie, że są dwa rzędy. To można sobie też przełożyć, że tutaj są dwa rzędy obok siebie, a tutaj macie miejsce na przykład na pędzle. Ale ja pędzle zawsze mam osobno, dlatego że ja nie używam tych turystycznych, syntetycznych pędzli, tylko naturalne. Po prostu tak wolę. I wcale nie jest tak, że te naturalne pędzle muszą strasznie dużo kosztować, bo jest możliwość zakupienia takich, które po prostu uważam za najlepsze do akwareli, ze względu na ich po prostu na ich kształt, że możecie sobie i wielką plamą operować, i możecie też tym tutaj koniuszkiem nawet rysować. I to są pędzle, które po prostu nic nie kosztują tak naprawdę. Niestety straszna sprawa w tej chwili z tymi Chinami, że sobie produkują na potęgę. Także ten tutaj naprawdę kosztuje, a w porównaniu z tym, to w ogóle to nic nie kosztuje. Dobra, się rozgadało tutaj na temat pędzli. Słuchajcie, ciężka jest ta paleta, ale jest super, po prostu super. Jeszcze jedna, która będzie ze mną jeździć. Teraz szykuję na to takie etui ze skóry po prostu, że będzie. To kółeczko wyciągnęłam i będzie przytwierdzone do skóry. I tutaj będzie po prostu ułożone według, wypełnione według akurat potrzeby. To są różne potrzeby, jak się wyjeżdża w drogę, różne się ma jakieś tam zadania. Także ta uważam, że super. Były też na przecenie. To było jeszcze lepiej sobie kupić, żeby były na przecenie. Tak? I teraz, co jeszcze chcę pokazać? Zanim wam pokażę mojego kolosa, to pokażę wam jeszcze takie rzeczy. Na przykład, to jest pudełeczko po papierosach. I tutaj, ja tam jakoś popsikałam na biało. I tutaj przetrzymuję te dodatkowe farby. No bo wiadomo, że jak ukręcam jakiś kolor, to potem zostaje bardzo dużo. Część sprzedaję, część oddaję, jeszcze większą część oddaję i część właśnie jest na już nie wiem jak to, suplementowanie, nie wiem jak to, jest przykochane. No też można służyć jako paleta, naprawdę, tylko że to, no. I tutaj też jest tak, że część jest po prostu własnej roboty, tak. Super, ten jest przepiękny kolor. Vermilion. To są metalowe. I teraz może przejdziemy do tego kolosa. Bez kompromisów, tak? Bez kompromisu. No, czasami trzeba. Kochani, ponieważ z pewnego czasu zaczęłam malować dosyć dużymi pędzlami, dużymi plamami. Ma to też związek z tym, że oczy już po prostu wada wzroku jest już w dwóch kierunkach, czyli progresywne okulary. I już mnie jakoś tak detale za bardzo nie. Po prostu to już jest jak gdyby przeszłość. Takie coś. No, jeszcze trochę. Tak, ale wydaje się, że to malowanie właśnie większą plamą jest jak gdyby dla mnie w tej chwili bardziej odpowiednie. Mam jednak ponad 50 lat i to już jest czas najwyższy, żeby dawać duże plamy. Nie tylko takie o. W związku z tym pomyślałam, że dobrą sprawą byłoby przesiedlić się z palety właśnie takiej, jeżeli chodzi o palety studyjne.
z takiej palety z dużymi kostkami na potrójne kostki. I ta opcja mi się tak spodobała, że zaczęłam po prostu zbierać te kostki. Ponieważ są bardzo drogie, to tam kupowałam od czasu do czasu, zapełniałam moimi ulubionymi kolorami i w pewnym momencie poszłam też do sklepu z cygarami, jak zwykle, żeby sobie kupić kilka pudełek. One po prostu nic, to jest za bezcen, się sprzedaje takie fajne pudełka. No to pudełko było tak super i zobaczcie, co się wydarzyło. Właśnie. Właśnie i ten tutaj, o, ten się przykleił do dachu. O. To jest jedyna kostka, którą zakupiłam po prostu pełną. Czyli to jest indygo kolor z Old Holland, a te inne to są albo moje produkcje, albo jak on się nazywa? Daniel Smith. No i tych kostek się troszeczkę uzbierało, ale okazało się, że to pudełeczko nie będzie dobrze sprawowało swojej misji i postanowiłam po prostu zainwestować w dużą paletę, taką paletę, która będzie królową tutaj w prasowni. No i jest. Tą paletę zobaczyłam kiedyś w sklepie plastycznym, ale pełną. I ona kosztowała tyle, żebym w życiu sobie na to nie mogła pozwolić. Okazało się, że można kupić taką paletę. Ona jest Whisky Painters. Znaczy Whisky Painters sobie je kupuję od Italieńców, tak? Tutaj takie troszeczkę, nie bardzo, ale jest to po prostu przecudna. No i będziemy się przeprowadzać do tej palety powolutku. Jest bardzo, bardzo ciężka, ale jest, no po prostu jest super. Królowa pracowni, tak? No i tyle. To takie pochwalić się chciałam, że po kilku latach patrzenia na paletę w sklepie artystycznym wykukałam taką paletę w internecie, że można kupić. Nazywa się Medici. Mam nadzieję, że to nagranie troszeczkę wam pomogło, może zainspirowało. Tutaj nie chodzi o jakąś lokację produktu, ale uważam, że dobre produkty należy się tym po prostu dzielić, ponieważ ja sama oglądałam trochę właśnie malarzy, jak akwarelistów, którzy polecali pewne rzeczy i rzeczywiście te rzeczy się sprawdziły, tak jak w przypadku palety Holbein, czy w przypadku palety właśnie z Whisky Painters. Uważam, że to są Italieńcy, mają po prostu najlepsze palety na świecie, moim zdaniem, chyba że nie widziałam jakichś innych. Chociaż te najlepsze uważam, za najlepsze uważam palety z porcelany, ale jeszcze nie widziałam takiej palety, która spełniałaby wszystkie moje oczekiwania, jeżeli chodzi to musiałabym mieć chyba tyle samo, po prostu wlewek, ile ma ta, czyli chyba 48. No, są ludzie, którzy malują czterema kolorami, trzema. Ja do nich, jak widać, nie należę. Dobrego dnia i niech wam Bóg błogosławi. I cieszcie się życiem, cieszcie się kolorem, bo kolor jest z wieczności. I do wieczności zmierzamy wszyscy.